zabawę. Orkiestrę pod batutą Moniki Fanendler, poczet flagowy, poczty sztandarowe, kompanię honorową i towarzyszące prowadzą dowódca uroczystości, zastępca Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia na Kłodrób Krzysztof Trygiel. Pragnę poinformować, że w uroczystym apelu wezmą również udział poczty sztandarowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Ochotniczych Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Paterka, Potulic i Ślesina. Należy nadmienić, że kompanię honorową tworzą elewi Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy pod dowództwem aspiranta sztabowego Piotra Walczaka. Natomiast kompanię towarzyszącą tworzą strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy Nakło nad Notecią. Na początku uroczystości zastępca naczelnika złoży meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego druhowi Zdzisławowi Dąbrowskiemu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi oraz panom prezesom i komendantom. Dalej to przypinać prawidłowo. Ostatni będą pierwsi. Dziękuję. Srebrne medale do sobie pożarnictwa. Wyrażamy gratulacje, podziękowania. Zdrowia, trenera, że to wszystkie kończą. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję osobom wyróżnionym odznaczeniami, a panom komendantom oraz prezesom dziękuję za odznaczenie wyróżniających się strażaków. Uchwała nr 1/2013 przez 2013 rok Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nakle nad Potęczą oznaczyło oznakami strażak wzorowy druków Dariusza Kwiatkowskiego, Pawła Poniatowskiego oraz Bartosza Ostropa. Wymienione osoby proszę o wystąpienie, a o wręczenie odznaczeń proszę prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nakle nad Notecią druga Stefana Kuczyńskiego.
wartość, tak? Osoby wyróżnione oznaczają drogę na cukrownia na kło. Dziękuję bardzo i gratuluję. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy, lecie naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, jest dla cukrowni na kło, jak i dla tej jednostki dniem szczególnym. Otrzymać oznaczenia w takim dniu jak dzisiaj jest dla nas wielkim zaszczytem i dowodem uznania. Jest również dowodem uznania dla działalności naszej jednostki, jak również dla Was, dla ludzi działających w tej jednostce. Serdecznie dziękuję za uznanie i za oznaczenia, które zostały nam dzisiaj nadane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, czy spośród zaproszonych... Tak, proszę bardzo jeszcze. Panie prezesie, panie komendancie, szanowni zebrani, chciałbym również bardzo serdecznie podziękować za oznaczenie, które na mnie dzisiaj spłynęło. Jestem szczerze zaskoczony, ale przeszczęśliwy, bo dołączyć do takiej braci strażackiej to jest na pewno wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt. Korzystając z okazji, chciałbym również złożyć gratulacje i serdeczne życzenia na ręce pana komendanta z okazji tak zacnej rocznicy. Drogi Piotrze, kiedy ja widzę twoje zaangażowanie, twój profesjonalizm i twoją dobrą robotę w kierowaniu jednostką, i kiedy widzę tą dobrą pracę, kontynuacji pracy poprzedników, jestem spokojny o losy tej jednostki. Jestem spokojny o losy jednostki, o dalsze kolejne jubileusze, jak również być może i o kolejne odznaczenia. Kończąc, chciałbym złożyć na twoje ręce wszelkie życzenia dobra dla twoich współpracowników, bo mając wsparcie w tak dobrej drużynie, w osobach druhen i druhów, możesz spokojnie patrzeć w prezesie, panie prezesie, szanowni goście, druhny i druhowie. Cukrownia na kło dzisiaj obchodzi dostojny jubileusz, jakim jest 80-lecie powstania tej jednostki. Bardzo ważnym momentem dla tej jednostki było 30 lat temu, kiedy na nakęskim rynku uroczyście został wręczony sztandar jednostki. Było to też bardzo poważne święto, kiedy to obchodziliście 50-lecie. Dzisiaj kolejny jubileusz, 80-lecie. Pozwólcie, że w imieniu samorządu powiatowego złożę wam jak najserdeczniejsze gratulacje. Jesteście bardzo ważnym ogniwem w ochronie przeciwpożarowej na terenie powiatu nakryskiego. To wy bardzo często wyjeżdżacie do różnych działań, nie tylko pożarów, jak to bywało kiedyś, ale i do miejscowych zagrożeń,
i praktycznie jesteście zawsze na sygnał syreny wezwani, jesteście zawsze obowiązkowi. Pozwólcie, że jeszcze raz bardzo serdecznie wam pogratuluję. Może wasze jednostce w sprzęcie nie przelewa. Zastanawiałem się, co wam z okazji tego jubileuszu wręczyć. Dlatego samorząd powiatowy zakupił wam węże przeciwpożarowe FIP-52. Symbolicznie w tej chwili wręczę jeden na albo panu prezesowi, albo naczelnikowi. Zobaczymy, kto wystąpi. I oby wam służyły dla dobra i bezpieczeństwa powiatu nakrejskiego. Listu nie będę już czytał, bo gratulacje są tutaj zawarte. Wszystkiego dobrego. To odbiera. Dobra. Naczelnik odbiera wąż. A prezes odbiera link referacyjny. Wszystkiego dobrego. Panowie starostowie, panowie dyrektorzy, panowie komendanci, panie i panowie zacni zebrani goście. Z okazji jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej przy Cukrowni w Nakle bardzo serdecznie w imieniu również ducha Stefana, który będzie tutaj nam, będzie mi towarzyszył, przekazujemy najserdeczniejsze w głębi serca płynące gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w dalszym zaszczytnym wypełnianiu społecznych waszych obowiązków. Na temat gotowości bojowej jednostki wypowiedzą się panowie komendanci, bo sądzę, że im to bardziej przypisane jest. Dzisiejszy wspaniały jubileusz, dzisiejsze odznaczenia są wyrazem uznania dla ofiarnej i humanitarnej służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Gratuluję wszystkim wyróżnionym odznaczonym. Życzę wam, drogie druhny i druhowie, wielu dalszych osiągnięć w życiu osobistym, w działalności społecznej. Proszę przekazać najlepsze życzenia i podziękowania członkom waszych rodzin, waszym najbliższym. Sądzę, że należy podkreślać i to co roku, że dzisiejszy Dzień Strażaka, tegoroczny Dzień Strażaka, tegoroczne Dni Ochrony Przeciwpożarowej, dzisiejszy jubileusz 80-lecia w bieżącym roku obchodzimy w roku 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w roku 150 rocznicy Powstania Styczniowego, w roku 94 rocznicy jedynego zwycięskiego zrywu Polaków Powstania Wielkopolskiego, w roku 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w roku 73 rocznicy mordu katyńskiego i również w roku 70 rocznicy zbrodni wołyńskiej. O różnych datach historycznych warto, żeby Polacy pamiętali. Pozwólcie, moi drodzy, że z okazji tak wspaniałego dzisiejszego jubileuszu przytoczę wybrane myśli drucha Bolesława Chomicza, wybitnego kreatora i działacza polskiego pożarnictwa, pierwszego po odzyskaniu przez naszą ojczyznę niepodległości prezesa Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak się to wówczas nazywało. Cytuję. Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla niego swojej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu uczucie obowiązku i poświęcenia, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej. I dalej. Czymże jest wasz sztandar, drodzy strażacy? Jakim myślom, nakazom moralnym, obowiązkom i uczuciom waszym ma on przewodzić? Bądźcie, druhowie, zawsze dumni ze swego sztandaru. Jest on najwyższej miary etycznym symbolem, skoro jednoczy was bez przymusu, z dobrej waszej woli w szeregi zdyscyplinowane w uniesieniu ratunku i pomocy bliźniemu w ciężkiej jego potrzebie. Kształtuje w sercach waszych poczucie odwagi i poświęcenia się dla współbraci bez oglądania się na różnice klasowe i przekonania polityczne. Budzi posłuch dla władzy przez was ustanowionej, że o każdej porze dnia i nocy staniecie ochoczo, bez szemrania, do walki z żywiołem rozszalałem, a to z narażeniem niekiedy i życia. Opromienia mundur wasz czystością pobudek działalności waszej przeciągniętej braterską więzią duchową z resztą społeczeństwa.
ciężary dźwigać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzenia od zarządu powiatowego są zawarte w treści tego adresu, a na pamiątkę. Drogi prezesie, druhny, druhowie, szanowni goście. W imieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i własnym składam również serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 80-lecia OSP przy cukrowni Kruszwica. Przepraszam, przy cukrowni Nakło. Jest to piękna karta historii. Patrzę na prezesa spółki. Ostatnio byliśmy na lecie w stuleciu w Kruszwicy. Jest to piękna karta w historii Ochotniczej Straży Pożarnej przy cukrowni Nakło. Tym bardziej cieszy, że Ochotnicza Straż Pożarna przy cukrowni Nakło jest prężną, dobrze wyszkoloną jednostką, która działa na rzecz społeczności lokalnej. I chyba nie można wyobrazić sobie piękniejszej misji w życiu człowieka niż ratowanie życia drugiego człowieka. Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym również serdecznie gratuluję, a całej jednostce OSP Nakło, przy cukrowni OSP Nakło, życzę dalszych sukcesów i wszystkiego najlepszego. List gratulacyjny komendanta wojewódzkiego pragnę złożyć na ręce drucha prezesa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A w tej chwili głos zabierze burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Sławomir Napierała. Bo się wyleje. Nie ma płynu. Prezesie, panie starosto, druhu prezesie OSP Nakło, panowie prezesie Krajowej Spółki Cukrowej, szanowni goście zabrani na dzisiejszej uroczystości. Wiele słów zostało już wypowiedzianych, chciałbym się do nich dołączyć i przede wszystkim złożyć druhom strażakom OSP Cukrownia Nakło jak najserdeczniejsze podziękowania za tę codzienną gotowość niesienia pomocy dla naszych mieszkańców tutaj z Nakła, z okolic Nakła, z naszej gminy, ale i powiatu nakielskiego, o czym mówił pan starosta. Niech o tym świadczy fakt nawet ostatnich akcji, które były i za co tutaj chciałbym podziękować zarówno druhom OSP Cukrownia Nakło, jak i wszystkim druhom strażakom z terenu gminy Nakło, powiatu nakielskiego za to, a mam tutaj jakby upoważnienie od właściciela firmy, za uratowanie wielomilionowego majątku firmy pana Jarosława Burzyńskiego kilka dni temu. Pan Burzyński podkreśla pełen profesjonalizm naszych nakielskich strażaków. Podkreśla to, że dzięki tak sprawnie przeprowadzonej akcji nikomu nic się nie stało, nikt nie ucierpiał na zdrowiu, a firma będzie mogła i będzie dalej produkowała i będzie zatrudniała naszych nakielan, naszych ludzi tutaj, mieszkańców. Będzie praca nadal. Żadne kontrakty nie zostaną zerwane. To również dzięki wam i to o tym trzeba po prostu głośno mówić. Także jeszcze raz w imieniu swoim własnym, pana prezesa i wszystkich pracowników firmy, księdza dziekana, który był już spakowany do ewakuacji, ksiądz prałat Nowak, sąsiadujący z tamtą halą, dziękuję. Ale to jeden tylko przypadek, a takich codziennych działań waszych, drodzy druhowie, jest bardzo wiele. Jeśli samorząd naszej gminy może się do tego w jakiś sposób włączyć, to w druhu prezesie złamaliśmy te dotychczas złe zasady i będziemy to czynili dalej, czyli będziemy w sposób prawidłowy również dbali o tę jednostkę. Kilka miesięcy temu przekazaliśmy sprzęt dla OSP Cukrownia Nakło wartości około 10 tysięcy złotych. Dzisiaj nie mam sprzętu, natomiast przyniosłem kilka albumów, żebyście, kiedy spotykacie się tutaj w remizie, mogli również poczytać o pięknie naszej ziemi, o krainie i pałuka. Listu nie będę czytał. Wszystkiego dobrego i następnych tak zacnych leci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi.
O zabranie głosu poproszę prezesa Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu, pana Marka Delzińskiego. Szanowni Państwo, druhny i druhowie, w imieniu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej chciałem złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu. Gratulacje i podziękowania, bo tak jak mówił tutaj i pan starosta, i pan burmistrz, podziękowania należą Wam się za te lata bez tych uroczystości, ale za te lata ciężkiej pracy, pracy, za którą może nie zawsze otrzymujecie na gorąco podziękowania. Myślę, że tymi skromnymi słowami próbujemy docenić wasze zaangażowanie, wasz wysiłek, wasz poświęcony prywatny czas. My jako Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej osobiście ja również cieszymy się, że Cukrownia Nakło to nie jest tylko centrum życia gospodarczego, ale również taka inicjatywa od 1933 roku tutaj jest kultywowana i rozwijana, bo jak pamiętamy 18 strażaków na początku, teraz powyżej 50, w związku z tym rośniecie, czy rośniemy w siłę. Pan starosta postawił nas w trudnej sytuacji z tymi prezentami, ale powiem tak, deklarujemy, że Krajowa Spółka będzie również dbała o to, żeby nie zabrakło sprzętu i możliwości, jeżeli tylko będziecie dalej chcieli działać. Serdecznie życzę bezpiecznych powrotów z akcji, serdecznie również życzę wszystkiego dobrego dla całych rodzin i serdecznie gratuluję oznaczonym. Dziękuję bardzo. Panowie dyrektorzy, szanowni druhny, druhowie, strażacy czynni, szanowni weterani, w imieniu kadry kierowniczej Komendy Kwiatowej pragnę przede wszystkim pogratulować Wam szacownego jubileuszu oraz podziękować za wiele lat ciężkiej służby ratowniczej. Fakt, że ona jest służbą społeczną, wcale nie zmienia sprawy, że podchodzicie do działań ratowniczych w sposób profesjonalny, że dbacie o swoje wyszkolenie, jesteście jednostką zdyscyplinowaną, podczas działań jesteście bardzo skuteczni. Wiem, że mówiąc te słowa powtarzam się, bo rokrocznie, będąc na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, zawsze mówię to samo, bo cały czas utrzymujecie bardzo wysoki poziom, za co bardzo Wam dziękuję w imieniu kadry kierowniczej, w imieniu strażaków. Przed tym spotkaniem rozmawiałem z panem dyrektorem, czy wspominać o drobnych incydentach, które miały miejsce, pożarach, które miały miejsce na terenie Cukrowni. No i w zasadzie nie ma o czym mówić. Były drobne zdarzenia, ale miejscowa jednostka bardzo szybko, sprawnie stawiała się na miejsce, w związku z czym no były zdarzenia, ale były niegroźne. Dzięki miejscowej straży. Bardzo dziękuję wszystkim strażakom, a szczególnie drogim jubilatom, strażakom czynnym oraz strażakom, którzy kiedyś nieśli pomoc i tu na zakładzie, jak również mieszkańcom Nakła, jak i okolic. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Panie prezesie. O zabranie głosu teraz poproszę przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej Nakła z Nakłem nad Notecią na czele z prezesem Bogdanem Walkowiakiem. Jeszcze dwa słowa, jeżeli można, bo żeby Ochotnicza Straż Pożarna przy zakładzie dobrze działała, musi mieć też dobrą opiekę i kierownictwo zakładu. Taką dobrą opiekę ma tutaj Cukrowni po sobie pana dyrektora i pana prezesa. Chciałem podziękować również w imieniu funkcjonariuszy panu dyrektorowi za to ciepło, które przekazuje strażakom, za pomoc. Prywatnie interesuję się, zbieram, jak to określić, starocie i w swoich zbiorach miałem mapę Polski Cukrowni przedwojennej. To jest lat 30. I oryginalną mapę przekazałem panu dyrektorowi. Natomiast pan dyrektor tutaj zrobił taką na ramię oprawił falsyfikę, co prawda, ale mam nadzieję, że oryginalna mapa jest zabezpieczona. Panie dyrektorze,
Tu jest mapa z lat 30., gdzie Nakło jako cukrownia istnieje i niech istnieje. Tego panu życzę i wszystkim pracownikom. Dziękuję serdecznie. Tak wygląda ta mapa. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle pragnę podziękować za te 80 lat. Życzyć następnych jubileuszy, nie tylko 80, może i więcej. Ale myślę, że macie okazję pociągnąć wypowiedź prezesa waszej spółki cukrowej, że chce was finansować. I ja myślę, że te trzy samochody, ten star, ten tarpan i ta syrenka, niech tam zostaną, niech będą rekwizytami. A zarząd spółki Druchowie, wam może trudno to powiedzieć, nie łatwiej. Molestujcie zarząd, aby tu w remizie znalazł się nowy samochód. Jeszcze raz wszystkiego lepszego. Dziękuję wam bardzo. Panie prezesie, szanowny druhny, szanowni druhowie, panie starosto, panie burmistrzu, wszyscy przyjaciele tej jednostki, którzy dzisiaj jesteście tak licznie reprezentowani. To świadczy o tym, że darzycie szacunkiem zarówno tą jednostkę, jak i to, co ta jednostka realizuje. Darzycie szacunkiem ludzi, którzy poświęcają się codziennie dla innych, którzy narażając własne życie niosą pomoc innym. Życzę panu prezesowi, życzę druhnom, druhom tylu powrotów, ile wyjazdów. Waszym żonom wyrozumiałości, a dzieciom, żeby miały taki szacunek, jak dzisiaj wszyscy goście dla was mają. Dziękuję bardzo. Strażaków ochotniczych, ochotników ze Szczecina, Paterka, Potulic, Poliwna. Super, właśnie tutaj kolumnę mogę jeszcze dostać. Dziękuję bardzo. Chciałem serdecznie podziękować za upominki, które od was otrzymaliśmy. Są bardzo cenne i będą stały na honorowym miejscu w naszej jednostce. Szanowni państwo, no, zbliżamy się do końca naszej uroczystości, oczywiście tej części oficjalnej. W związku z tym chciałem podziękować państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie i wzięliście udział w naszej uroczystości. Serdecznie zapraszam państwa również do zwiedzenia naszych samochodów gaśniczych, pożarniczych, jak również naszej strażnicy. Jeszcze raz dziękuję wam za udział w uroczystości. Dziękuję bardzo. A już za chwilę odegrany zostanie hymn Rycerze. Thank you.
krzyku! Stop! Pododdział, baczność! Pododdział, na prawo, bacz! Panie prezesie, melduję zakończenie uroczystości. Pododdział, baczność! Prawo, zwrot! Do defilady, za mną! Thank you.